Legenda o czarnej karetce. Kilka lat temu mówiono bardzo często o tym, że po ulicach jeździ czarna karetka. Potem zaczęto zwracać uwagę na wszystko w tym kolorze, więc czarna karetka zmieniała się czasem w czarnego busa albo czarne BMW czy inne samochody. Straszono, że osoby w tych pojazdach są po prostu złe i przemierzając polskie wsie i miasteczka porywają ludzi. Ale to nie wszystko, co mówiono o czarnej karetce. Ponoć te porwania miały na celu zdobycie ludzkich organów do przeszczepów. Ten tajemniczy i przerażający pojazd to nie wymysł jedynie Polaków, bo czarną karetkę widziano również w Czechach, gdzie powstała nawet o niej książka. A na polskich drogach najczęściej spotykano ją w Wielkopolsce. Z doniesień ludzi wiadomo również, że była widziana koło Szczecina. Emerytowany profesor Uniwersytetu Śląskiego, a również znany folklorysta zajmujący się legendami miejskimi, wytłumaczył, skąd się one w ogóle biorą. Z jego wypowiedzi dowiadujemy się, że legendy tworzą się głównie z naszych lęków. A że ludzie boją się bardzo często i to wielu rzeczy, legend i mitów jest coraz więcej. Jednak sam proces tworzenia legendy nie jest procesem stałym. By legenda powstała, potrzebny jest odpowiedni grunt, którym mogą być wszelkie napięcia społeczne, kryzysy czy makabryczne zdarzenia. Ludzie widzą, jak szybko postępuje medycyna. Są też świadomi tego, że przeszczepy stały się właściwie czymś powszechnym. Jedyne, co może stanąć na drodze osoby, która potrzebuje nowego organu, jest jego brak. Dlatego właśnie powstała legenda o czarnej karetce. Boimy się, że niektórzy mogą wyczuć w transplantologii, lub już to zrobili, biznes, a co za tym idzie, rozpoczną się polowania na organy. Ofiarami takich legend nie są tylko Polacy czy Europejczycy. Również w Ameryce Południowej spotyka się historie o porywanych dzieciach, którym następnie usuwano organy, by później je sprzedać. Z biegiem czasu legenda o czarnej karetce ewoluowała i jej kierowcą miał już być sam diabeł z kopytami, który pytał wybrane osoby o godzinę. I właśnie o tej porze następnego dnia te osoby miały zginąć, a ich organy miały zostać wycięte. Czy jest to tylko kolejna legenda, następczyni czarnej Wołgi? A może jednak, jak to się mówi, w każdej historii jest ziarno prawdy? Zapraszam Was do dyskusji w komentarzach i oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Dopiero się rozwijam, ale mam nadzieję, że będzie nas coraz więcej. A jeśli lubisz czasami się bać, koniecznie posłuchaj moich historii z dreszczykiem.